Witam wszystkich serdecznie, mam na imię Kamila i w ramach internetowych rekolekcji Pusta Studnia, które dobiegły już końca, bo skończył się Adwent, minęło już Boże Narodzenie, chciałam opowiedzieć Wam historię Hioba i przybliżyć jego pustą studnię. Hiob był człowiekiem zamieszkującym ziemię Uz. Był człowiekiem dość majętnym, ale przy tym był prawy, sprawiedliwy i bogobojny. Hiob miał 3 córki i 7 synów. Jednego razu, jak czytamy w Piśmie Świętym, przychodzi szatan do Boga, a Bóg na to mówi szatanowi: zwróciłeś uwagę na sługę mojego Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła jak on. Szatan na to do Boga: czyż za darmo Hiob czci Boga? Czyż ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majątności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij proszę rękę i dotknij jego majątku. Na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. Rzekł Pan do szatana: oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego. W tej jednej krótkiej chwili Hiob stracił wszystko. Stracił rodzinę, stracił całą majętność i potem też stracił zdrowie. Jednak Hiob nie załamał się tym. Jak czytamy w Piśmie Świętym, Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył, nie przypisał Bogu nieprawości. Każdy z nas w swoim życiu ma wzloty i upadki. Każdy z nas w swoim życiu ląduje na dnie. Jak powiedział mi jednego razu ksiądz, znajomy, odpowiadając na moje pytanie: gdyby to nie był Hiob, Bóg nie postawiłby go przed takim wyzwaniem. Bóg zna nas najlepiej i wie, na co nas stać. On nie chce naszej krzywdy, nie chce naszej zguby, nie chce, żebyśmy byli smutni, nie chce widzieć naszych łez. Gdy upadamy nisko, zawsze jest z nami. Zawsze jest przy nas. Jest z nami Pan, który pomaga nam wyjść z najtrudniejszych sytuacji. Zawsze wtedy, kiedy jesteśmy na dnie, mówi Pan do nas: Talita kum. To znaczy: mówię ci, wstań. Jak czytamy w Psalmie 23: chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Tak, Pan jest ze mną i nigdy mnie nie zostawi, nigdy mnie nie opuści, nie odejdzie, nawet na krok. Gdy pnę się w górę, by dotknąć gwiazd, wiem, że nie idę sama. Wiem, że On jest ze mną. Zostawiam na piasku tylko jedne ślady stóp, gdy odwrócę się. Widzę tylko jedne ślady stóp. Ale to nie są moje ślady stóp. Bo wiem, że właśnie Pan niesie mnie na swoich ramionach, żebym nie uraziła swojej stopy. Niesie mnie zawsze do góry. Gdy dotykam dna, jak powiedział mi ksiądz, Bóg zawsze jest pode mną i podnosi mnie do góry. I nigdy mnie nie zostawi, zawsze jest jak dobry ojciec przy mnie.
Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, święte jest imię Jego. Tak czytamy w Ewangelii Łukasza. Choćbyś spadł na samo dno, choćbyś nie widział już światła w swoim życiu, choćbyś nie widział już sensu, choćbyś prosił Boga o ulgę w swoim bólu, prosił o śmierć, o rzecz już ostateczną, nigdy nie możesz się poddać, bo Bóg jest zawsze koło nas. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Jest takie uczucie, jak jesteś w tłumie ludzi, masz przy sobie najbliższe ci osoby, a mimo tego czujesz się samotny. To wiedz jedno. Wiedz, że nie jesteś sam. Bo nawet jeżeli nie czujesz koło siebie Jego obecności, On zawsze jest koło ciebie. I nigdy cię nie zostawi. Nigdy nie spuści ciebie w swoich ramion. Nigdy nie zostawi cię na pastwę losu. On zawsze jest przy tobie. Smuci się z tobą. Przeżywa radosne chwile też razem z tobą. Dzieli z tobą każdą sekundę twojego życia. On jest pełen miłosierdzia i w nim największe źródło łaski. To jest właśnie źródło wody żywej, które napełni twoją pustą studnię. Każdy z nas ma w swoim życiu jakieś pustynie. I jesteśmy w tych pustyniach, gdzie właśnie On jest źródłem tej wody. Nie jest fatamorganą. Zawsze, jak potrzebujemy Jego pomocy, zawsze nam pomoże. Nigdy nas nie zostawi. To On jest zawsze blisko. Emanuel. Tym miłym akcentem Emanuel chciałabym zakończyć moje rozważania na temat historii Hioba dla pustej studni. Chciałam podziękować księdzu Markowi za te internetowe rekolekcje. Bo dzięki Wam zmieniło mi się podejście do samego Pana Boga. Zmieniło mi się patrzenie na świat. I nauczyłam się modlić właśnie dzięki Wam. Dzięki Wam nie poddaję się problemom. No tak, jakie problemy może mieć 16-latka? No jednak każdy ma swoje problemy, mniejsze, większe. Ale nie poddaję się tym moim problemom. I chciałam też podziękować księdzu Kamilowi, który uczy mnie religii. I to właśnie z jego rozmowy czerpałam natchnienie dla moich myśli, dla moich rozważań. Dziękuję księdzu za te rozmowy, za te mądre i piękne słowa. I podziękować chciałabym jeszcze mojemu przyjacielowi, Grzegorzowi, za wszystkie rozmowy do północy, do pierwszej w nocy i te też w dzień. Bo ci też dzięki Tobie poradziłam sobie z problemami. Na tym chciałam zakończyć. Manuel. Z Panem Bogiem.